Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj Afryka, Uganda jest na tapecie. Wzięliśmy na tapet, tak słuchacze poprawiają mnie często. Za mną jest doktor Anna Cichecka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Kłaniam się. Dzień dobry. Jakiś czas temu lider ugandyjskiej opozycji został aresztowany na lotnisku Entebbe, niedaleko stolicy Kampali. Ugandyjski lider wracał z kraju i skąd? Taka decyzja, bo tutaj pojawiały się epitety, że było to brutalne aresztowanie. Epitety poniekąd słuszne, bo kiedy zobaczymy nagrania tego, w jaki sposób Bobi Wine został zatrzymany, to trudno nie zauważyć, że do przyjaznych to zatrzymanie nie należało. Bobi Wine był zaskoczony, podobnie jak podróżujący z nim towarzysze. I żaden z nich nie spodziewał się, że tuż po otwarciu drzwi samolotu podejdzie do niego policja czy też uzbrojeni żołnierze i rzeczywiście w dość brutalny sposób zaciągnął go do samochodu, którym zostanie przetransportowany do własnego domu. Zaskoczeniem dla wszystkich była nie tylko ta sytuacja, która była dość gwałtowna, zaskakująca, ale również jej powód, który do tej pory nie został klarownie wyjaśniony. Policja twierdzi, że ona eskortowała Bobiego Wine'a, ponieważ obawiała się zamieszek, które miały niby wybuchnąć na lotnisku z powodu zbierającego się tam tłumu. Z kolei Bobi Wine twierdzi, że ten zbierający się na lotnisku tłum chciał go przywitać po powrocie do kraju i chciał protestować, czy może wyrazić bardziej poparcie dla opozycji, dla partii, z której pochodzi Bobi Wine, i że nie było żadnych powodów, aby przewidywać, że wybuchną zamieszki. Kto pojawił się na ulicach? Pojawili się wyborcy Bobiego Wine'a, wspierający Bobiego Wine'a, którzy towarzyszą mu już od wcześniejszej kampanii prezydenckiej. Pojawili się ludzie, którzy chcieli rzekomo zaprotestować przeciwko Museveniemu, ale też wyrazić pewną solidarność z partią opozycyjną. I tutaj też policja podaje, że to nie było najlepsze miejsce i najlepszy moment, że lotnisko, które jest tak tłoczne, które jest międzynarodowe, to zdecydowanie nie jest miejsce, w którym powinny się odbywać takie wydarzenia. Stąd decyzja o przetransportowaniu i eskorcie Bobiego Wine'a w oficjalnej wersji. Oficjalnej wersji. Zaciska się jakaś pętla wokół tych, którzy mają inne zdanie niż urzędujący? Zaciska się, ale ona zaciska się od lat, bo przed poprzednimi wyborami prezydenckimi, które odbywały się w 2021 roku, kampania trwała już przy końcówce 2020 roku, sytuacja wyglądała podobnie. Wtedy Wine też był kilkukrotnie aresztowany, był to czas pandemii, więc łatwo było mu postawić zarzut o to, że on nie przestrzega obostrzeń covidowych, ale wtedy też protestujący, którzy wspierali opozycję, którzy wspierali partię Platformy Jedności Narodowej Wine'a, byli aresztowani i w trakcie tych protestów zginęło ponad 50 osób, zostało rozstrzelanych na ulicach. Więc wydaje się, że to jest tylko kolejna odsłona tej samej historii, w której Museveni nie śpi i czuwa, aby opozycja nie poczuła się na scenie politycznej zbyt pewnie. I kolejny cykl wyborczy, jakby kolejna kampania wyborcza, jeszcze nie teraz, jeszcze zostało trochę czasu, ona odbędzie się dopiero za kilka lat, jednak ta akcja, czy te działania podejmowane przez Museveniego mają przypominać i społeczeństwu, i opozycji, że Museveni nie zamierza rezygnować z władzy. Museveni nie zamierza rezygnować z władzy. Nawet ciekawe ostatnie wieści pojawiły się w mediach zachodnich. Prezydent Ugandy nawet ogłaszał zakaz importu używanej odzieży z Zachodu, bo twierdził, że właściwie przedmioty pochodzą od zmarłych ludzi. W ogóle takie spojrzenie ugandyjskie, afrykańskie na Zachód szeroko pojęty i to, czy, że Zachód tutaj próbuje mieć wpływ na sytuację lokalną, no, jest dosyć ostre.
Ta kwestia sprowadzania czy importu odzieży z państw zachodnich ma swoje drugie dno. To znaczy, import tej odzieży głównie używanej, rzeczywiście on się przyczynia do pogorszenia sytuacji w sektorze tekstylnym w wielu państwach afrykańskich. On nie pomaga w sensie gospodarczym. Tutaj rozsądniej czy racjonalniej z takiego politycznego i gospodarczego punktu widzenia byłoby skupić się na tych zasobach wewnętrznych i inwestować w sektor tekstylny, zamiast zalewać afrykańskie rynki używaną odzieżą z państw zachodnich, ale znamienniejszy jest tu chyba ten antyzachodni zwrot. To jakby Museveni mówił: my was wcale nie potrzebujemy, i jest to sygnał zarówno do innych państw zachodnich, ale też do donatorów. Taki znak, że jeżeli będziecie krytykować to, co robimy, a przecież aktorzy zachodni krytykują, to nic się nie stanie, bo my i tak będziemy robić to, co chcemy. Tak jest. Wróćmy do tematu głównego, lider opozycji. Co o nim wiemy? Bo to jest gwiazda popu, tak? Tak, to jest gwiazda muzyki pop, człowiek, który jednocześnie stoi na czele partii opozycyjnej, wspomnianej Platformy Jedności Narodowej. On był głównym kontrkandydatem w poprzednich wyborach prezydenckich. Też ta skala represji, jaka go spotkała w poprzedniej kampanii prezydenckiej, może świadczyć o tym, że Museveni zdawał sobie sprawę z tego, że Wine rzeczywiście może zagrozić jego dalszej prezydenturze. Z drugiej strony, cały ten aparat represji, manipulowanie prawem, konstytucją, zniesienie limitu wieku, który wcześniej był określony na 75 lat. W 2017 roku Museveni zniósł ten przepis. Ten przepis odnosił się do tego, że prezydent nie może mieć więcej niż 75 lat. Więc Museveni w ten sposób utorował sobie drogę do dalszego rządzenia. I podczas ostatnich wyborów i wcześniejszych zarzucano Museveniemu, że wybory były nietransparentne, zmanipulowane. Więc pytanie też, czy tak ostre represje wobec opozycji są w ogóle potrzebne? Jeśli Museveni i tak zamierza wygrać, bez względu na to, jaki będzie faktyczny wynik, to te represje wydają się bardziej środkiem, który ma rzutować też na społeczeństwo i siać strach w społeczeństwie. Bobby Wine jest charyzmatyczny, to jest człowiek sceny, to jest człowiek, który porywa publiczność. Nic więc dziwnego, że za nimi podążają tłumy, które wierzą, że on jest w stanie zmienić coś w rzeczywistości politycznej Ugandy. Ale też zarówno on, jak i te tłumy przypłacają dość wysoką cenę coraz częściej. Właściwie są jakieś badania socjologiczne prowadzone w Ugandzie, jak się te nastroje społeczne rozchodzą po jednej i po drugiej stronie? Jakie jest poparcie społeczne dla prezydenta i opozycji? Nie wiem tego na pewno, ale nawet jeżeli na ten moment miałabym sprawdzić, jak rozkładają się te wyniki, to nie do końca dałabym im wiarę. To znaczy, uważam, że one nie powiedziałyby nam wszystkiego, bo trudno się spodziewać, że społeczeństwo, które jest tak zastraszone, opowie o tym, jakie są ich prawdziwe preferencje wyborcze czy polityczne. Tutaj cały ten system Museveniego oparty o działalność służb publicznych, o policję i wojsko, dość skutecznie rozprawia się z głosami, które są wobec obecnej władzy krytyczne. Partnerzy, sąsiedzi Ugandy jakby też wszystkiemu się przyglądają, nie mając żadnych narzędzi wpływu. Nie, co ciekawe, wydaje się, że nie na ten moment. Co ciekawe też, pojawia się wątek zaangażowania Museveniego w kwestie Somalii. I teraz Museveni twierdzi, że on będzie świetnym kandydatem, świetną osobą, która powinna mediować w sprawie zjednoczenia Somalilandu i Somalii. A propos tego wątku, sąsiednie państwa Ugandy są krytyczne. Uważają, że to nie jest człowiek, który powinien się zajmować tą kwestią, że kwestia zjednoczenia właśnie Somalii z Somalilandem jest kluczowa dla bezpieczeństwa w całym regionie, a Museveni nie cieszy się jednak ani zaufaniem wśród liderów politycznych w państwach sąsiednich, ani nie słynie z transparentności swoich działań, więc niekoniecznie powinien zajmować się tak newralgicznymi punktami w polityce w regionie.
Zachęcam Państwa do zadawania swoich pytań, jeżeli obserwują Państwo politykę afrykańską i z tego regionu. Dzisiaj dziękuję za komentarz dr Anna Cichecka. Dziękuję. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.